Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia. Arcybiskup Jan Paweł Lęga. Przerywam zmowę milczenia. Odcinek 11. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 4. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Degradacja Chrystusa i kapłaństwa. Kto może udzielać Komunii Świętej? Zawsze w nauce Kościoła było tak, że Komunia Święta mogła być rozdawana wyłącznie przez biskupa, przez kapłana i przez diakona. Tylko te święcenia w Kościele dają władzę do udzielania Komunii Świętej. I tak było zawsze i nikt tego nigdy nie zmieniał. I nie pozwalał komukolwiek innemu rozdawać Komunię Świętą, ażeby nie umniejszać właśnie szacunku do Najświętszego Sakramentu i ażeby nie robić profanacji i ażeby zachować sakrum, by nie naruszyć czci należnej Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Natomiast po Soborze Watykańskim II pojawiły się takie tendencje, żeby pozwalać rozdawać Komunię Świętą szafarzom nadzwyczajnym, czyli osobom świeckim, specjalnie przygotowanym do pełnienia tej roli w Kościele. Argumentowano tu na różne sposoby. Mówiono na przykład o tym, że ci szafarze będą mogli zastępować kapłanów, którzy będą bardzo zajęci czymś innym. Mówiono o tym, że kapłanów będzie coraz mniej i ktoś musi ich w tej roli zastąpić, szczególnie jeśli chodzi o udzielanie Komunii Świętej chorym, którzy mogą mieszkać daleko od kościoła i w różnych oddalonych od siebie na znaczne odległości miejscach. Mówiono wreszcie o tym, że pojawiają się takie sytuacje w kościołach, gdy wiernych jest bardzo dużo, i kapłani nie nadążą z rozdawaniem Komunii Świętej. I pod takimi pretekstami wprowadzono właśnie szafarstwo Komunii Świętej. Rozdawanie jej przez świeckich szafarzy nadzwyczajnych. Byli to początkowo mężczyźni, a później przyjęto też do rozdawania Komunii Świętej kobiety. Osoby te stawały się nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej po przejściu odpowiednich kursów. Nic to nie przyniosło Kościołowi dobrego, bo Komunię Świętą zaczęli rozdawać różni ludzie, i przygotowani, i nieprzygotowani. A to powodowało tylko pewne mniejsze lub większe zgorszenie między ludźmi, którzy nieraz tych szafarzy dobrze znali, bo znali ich życie, mieszkając w tej samej wiosce czy w tym samym miasteczku. I nieraz ci szafarze nie byli dobrze przyjmowani. Widziałem kiedyś taką sytuację. Była w Niemczech, gdy była msza święta. Wyszła jakaś kobieta starsza już, która była bez jakiegoś stosownego ubrania w spódnicy, tak jak zwykła kobieta, która przyjdzie na rynek lub gdzieś do sklepu. I ona poszła do tabernakulum, wzięła konsekrowane hostie, wzięła puszkę, no i poszła rozdawać Komunię Świętą. Natomiast ksiądz po prostu usiadł na krześle i siedział sobie i odpoczywał. Nie był on najstarszy, taki, który by nie mógł jakoś sprostać temu obowiązkowi, żeby samemu rozdawać Komunię Świętą. I nie było tych ludzi za dużo. To pokazało, ujawniło fakt sprofanowania Najświętszego Sakramentu. I nie tylko Najświętszego Sakramentu. To było przecież jakby przekazywanie ludziom świeckim tej władzy, która należy się i biskupowi, i księdzu, i diakonowi. To było zmniejszenie czci i szacunku dla Najświętszego Sakramentu. Widzimy w konsekwencji, jak dzisiaj nawet ci ludzie, którzy przyjmują Najświętszy Sakrament, są do tego niedobrze przygotowani, ponieważ
Nie mają takiego wyczucia sakrum. Nie mają wyczucia boskości Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, który pozostał wśród nas i jest z nami. Kiedyś widziałem to na Filipinach, w Manilii, gdy było zebranie episkopatu Filipin. Byli tam zaproszeni różni biskupi z całego świata. Byłem w tej liczbie i ja. Msza święta była w niewielkim kościółku. Było w nim jednak wielu ludzi, jednak nie tak dużo, żeby ci, którzy tę mszę świętą celebrowali, nie mogli sami rozdać komunii świętej. I tam, w trakcie tej mszy świętej, pierwszy raz w swoim życiu widziałem, to był rok 2000, jak po konsekracji kapłani, w tym kapłan, który przewodniczył mszy świętej, przyjęli komunię świętą i usiedli na swoich miejscach, a ludzie podnosili się, podchodzili z ławek w kolejce do stołu i sami brali hostię z pateny, maczali w kielichu i w taki sposób sami sobie udzielali komunii świętej. To już było nadużycie jeszcze innego rodzaju niż te, które było w Niemczech, a które wyżej opisałem. W Kazachstanie miałem takie przeżycie. Była tam parafia, którą ksiądz opuścił, a ja byłem w stanie ją odwiedzać tylko raz na kilka tygodni. Przez te kilka tygodni ludzie nie mieli żadnej możliwości przyjęcia komunii świętej, bo nie było komu jej im dać. Poprosiłem jednego z mężczyzn, który był bardzo dobrze znany w tej parafii, bardzo pobożny i ludzie go bardzo szanowali, że jeżeli nie będzie mnie kilka tygodni, by rozdał komunię świętą. Szkoda byłoby, by ludzie pozostali bez Najświętszego Sakramentu na tak długo. Potem powiedziałem tym parafianom: jesteście pobożni, przychodzicie w każdy dzień na mszę świętą. To ja poprosiłem tego Pana, którego dobrze znacie i szanujecie, żeby On wam rozdał komunię świętą. Pamiętam, to był jeden, jedyny raz w moim życiu, że ludzie mieli coś mi za złe. Mieli mi za złe, że jak ja pozwoliłem jakiemuś świeckiemu udzielać komunii świętej, mówili, to może robić tylko ksiądz. Takie było przeświadczenie tych ludzi. I takie było przeświadczenie w Kościele zawsze i przez wieki. Inna jest jednak sytuacja, gdy Najświętszy Sakrament pozwala się dawać tym szafarzom nadzwyczajnym, ponieważ pojawiają się nadzwyczajne okoliczności. Takie okoliczności pojawiają się na przykład wtedy, gdy jedyny ksiądz w okolicy trafia na dłużej do szpitala, gdy kapłan ma zanieść Najświętszy Sakrament choremu, do którego nie ma szansy dotrzeć. Bywają różne warianty takiej sytuacji, gdy naprawdę ksiądz jest chory, może stary, może niedołężny i są poważne problemy z rozdawaniem komunii świętej. To wtedy powinien być wyznaczony szafarz, który naprawdę będzie nadzwyczajny, tylko na te szczególne okoliczności. Takie okoliczności nie występują jednak wtedy, gdy ksiądz chce odpocząć albo chce zaktywizować wiernych, dowartościować ich, żeby oni też coś zrobili w Kościele. Nie można tak postępować w tak ważnej sprawie jak udzielanie komunii świętej. Udzielanie komunii świętej przez świeckich degraduje wielkość Chrystusa. Degraduje posługę biskupa, kapłana, diakona. Udzielanie komunii świętej przez świeckich nie pociąga za sobą czci należnej Jezusowi Chrystusowi. Amen. Rozdział 5. Na miłosierdzie trzeba zasłużyć, poznając swój grzech, pokutując za niego, przepraszając Boga. Co się tyczy miłosierdzia, to możemy dowiedzieć się wszystkiego z Pisma Świętego, który jest pismem natchnionym przez Ducha Świętego.
Tam jest wszystko, co dotyczy naszego zbawienia. Jak wiemy z katechizmu, Bóg jest sprawiedliwy, jest miłosierny i jest kochający. Te wszystkie kwestie są bardzo ważne. Jest też wiele jeszcze innych ważnych kwestii. Kwestia miłosierdzia jest szczególnie ważna w ostatnich czasach. Już od kilku lat, szczególnie za, powiedzmy, posługi na tronie papieskim Bergoglio. Ostatnio bowiem jakoś to miłosierdzie nabiera innego charakteru niż ten, jaki ono miało zawsze w historii i Starego Testamentu, Żydów i historii już Nowego Testamentu, gdy przychodzi Chrystus i daje inny wymiar zbawienia. Chrystus mówi w jednym ze swoich wystąpień do Żydów, że On chce więcej miłosierdzia aniżeli ofiary. Chce miłosierdzia, bo Żydzi skupiali się na dawaniu takiej czy innej ofiary i byli przeświadczeni, pewni tego, że to jest najważniejsze i nawet szczycili się tym, nawet chwalili się, jak wielkie ofiary oni dawali Bogu. Jak pamiętamy z Ewangelii, jeden z faryzeuszów w świątyni chwalił się przed Bogiem, jaki on jest dobry, jaką to wielką ofiarę dał Bogu, że on jest lepszy niż ten celnik, który tam gdzieś w ławeczce w synagodze modlił się i nawet bał się podnieść oczu na ołtarz, bo czuł się grzesznym i prosił Boga o miłosierdzie. No i właśnie Chrystus mówił, ten, który prosi Boga o miłosierdzie, wyszedł usprawiedliwiony, a ten faryzeusz, który chwalił się, został przy swoich grzechach i nie był uwolniony od nich ze względu na to, że zażywał fałszywego miłosierdzia. Myślał, że ofiara jego, którą robił, do tego wystarczy, żeby to miłosierdzie Boże zyskać. W Starym Testamencie Żydzi, którzy nie byli zawsze narodem wiernym Bogu, grzeszyli. Dawali ofiary dla innych bogów i byli karani za to, że naród, który Pan Bóg wybrał, był mu niewierny. Dowiadujemy się z księgi proroka Nehemiasza, że naród żydowski modlił się i dziękował Bogu za to, co on uczynił dla tego narodu, za te kary. Żydzi modlili się i oznajmiali Bogu, że to oni są winni tego, że to wszystko uczynił, bo ten naród wie, że Bóg okazuje mu swoje miłosierdzie i że ukarał go z powodu jego grzechów, a nie dlatego, że jest niesprawiedliwy. Bo oni właśnie proszą Boga o miłosierdzie i ufają, że Bóg ich nie opuści i ich nie wypędzi. Jak pamiętamy, Mojżesz był zły na naród żydowski, gdy widział, co oni uczynili i że Bóg karze ich za te ich złe czyny. Gdy mówił, że zniszczy ten naród żydowski, a dzięki Mojżeszowi uczyni nowy naród. Jak pamiętamy, Mojżesz bardzo mocno się modlił do Boga, rozmawiał z Bogiem, mówił: Panie Boże, Ty nas wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. A potem nasi wrogowie będą mówić, że Ty nas wyprowadziłeś z tej ziemi egipskiej w złym celu, żeby nas zniszczyć. I ta modlitwa Mojżesza skutkowała w ten sposób, że jednak Bóg okazał miłosierdzie tym Żydom, chociaż miał chęć ich zniszczenia właśnie za ich niewierność i grzechy. Nawet jeden psalm mówi, 40 lat to pokolenie wstręt budziło i powiedział, to lud niewierny i postanowił w sercu, że ich wyniszczy, a jednak Pan Bóg okazywał miłosierdzie, nie fałszywe miłosierdzie, ale prawdziwe. To właśnie dzięki modlitwie Mojżesza, wielkiej modlitwie Mojżesza, Bóg dał się przekonać, że trzeba ten naród jednak oszczędzić. Tak to było zawsze. Gdy była ofiara ze strony ludu, była pokuta ze strony ludu i po takiej pokucie, po takim przeproszeniu Boga,
za grzechy, które popełniali, Bóg dawał im wtedy właśnie to prawdziwe miłosierdzie. Nawet w Psalmie 130 czytamy też, że Bóg wyprowadza człowieka z otchłani grzechu, bo naprawdę, jak mówi Pismo Święte, to, co człowiek czyni po kryjomu, to nawet wstyd o tym mówić, to jakby otchłań grzechu, przepaść grzechu. Ale Pan Bóg wyprowadza z tego grzechu człowieka i okazuje mu miłosierdzie. Psalmista pokłada ufność w Bogu, ale mówi też, żeby Izrael oczekiwał tego Boga, jak strażnik czeka poranku. Czeka, kiedy będzie poranek, żeby on już wszystko dobrze widział i nie bał się, kiedy go niespodzianie mogą pochwycić jacyś jego wrogowie. To znaczy, żeby wychodził naprzeciw temu miłosierdziu Bożemu, a nie prowokował Boga do jeszcze większej kary. Widzimy również to, co było w Polsce, gdy Faustyna Kowalska miała objawienie Jezusa Miłosiernego i która właśnie zostawiła światu te wszystkie sprawy, które właśnie z nim miała w rozmowach, w objawieniach. I widzimy, jak to miłosierdzie Boże chwyta ludzkie serca i myśli. Bardzo dużo ludzi na świecie właśnie się modli. Dzięki temu miłosierdzie Bóg okazał nie tylko samej Faustynie Kowalskiej. Wiemy też, był wielki sprzeciw, nawet w Watykanie, że to z Polski to wychodzi. Nie chcieli. Tylko dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II to miłosierdzie Boże stało się takim, jakim się stało. I świat bardzo chętnie sięga po modlitwę do miłosierdzia Bożego. Natomiast, gdy nastał Bergoglio, to widzimy, był rok miłosierdzia, w ramach którego mówiło się nie o tym, co wynika z Pisma Świętego, że na miłosierdzie Boże trzeba zasłużyć, poznając swój grzech, pokutując za niego, przepraszając Boga i wtedy Pan Bóg może to miłosierdzie okazać. Nie musi, ale może. I nawet chce Bóg to zrobić, ale chce, żeby człowiek żałował, obiecywał poprawę. Bóg postępuje jak sprawiedliwy nauczyciel w szkole. Taki nauczyciel nie postawi pozytywnej oceny za to, że uczeń lekcji nie odrobił albo źle ją odrobił. Nie postawi za nic piątki czy szóstki, a postawi taką ocenę, na którą ten uczeń zasługuje. Tak samo w jakimś sklepie przychodzimy, coś kupimy, musimy dać tyle pieniędzy, ile ten towar kosztuje. Jeżeli chcemy jakieś ulgi, no to nikt nam nie może jej dać, bo ten towar nie może już mniej kosztować. Tak samo przed Bogiem jest taka sama sytuacja. Jeżeli nie ma pokuty, jeżeli my grzesząc nie uznajemy swego grzechu, a zuchwale próbujemy jeszcze wyprosić u Boga, żeby nam błogosławił i dawał nam żyć według naszych zachcianek, żeby jeszcze potem siedzieć po Jego prawicy w niebie, no to wtedy chcemy uczynić Boga niesprawiedliwym. Nie robimy Boga Bogiem, a próbujemy Go spłaszczyć, sprowadzić do swoich pomysłów i zamysłów. Tak wygląda właśnie to fałszywe miłosierdzie. Widzieliśmy je, gdy próbowano na synodzie o rodzinie w 2014 i 2015 roku, gdy nie dyskutowano o miłosierdziu, jakie powinno być okazywane prawdziwym małżeństwom, a zastanawiano się nad rozwodnikami, którzy są w nowych związkach niewłaściwych, niesprawiedliwych, niesakramentalnych. I postulowano litość dla nich, żeby udzielać im komunii świętej. To był rok fałszywego miłosierdzia. I próbowano wmawiać wszystkim innym w kościele, tym, których nazywano tradycjonalistami, że to prawdziwe miłosierdzie.
Bóg nie może okazywać miłosierdzia, gdy mamy grzeszne zachcianki. Nie może go okazywać każdemu tylko dlatego, że go chce. To miłosierdzie musiało zostać odebrane przez nas, którzy właściwie rozumiemy naukę Kościoła, który już ma 2000 lat, a nie tylko 5 lat pontyfikatu Bergoglio jako fałszywe miłosierdzie. Jak to możliwe, żeby nas, którzy znamy 2000 naukę Kościoła, próbowano doprowadzić do tego, żebyśmy przyjęli, iż dzisiaj trzeba inaczej o miłosierdziu Bożym myśleć, że trzeba okazywać miłosierdzie tym, którzy żyją w niesakramentalnych związkach, bo oni są dobrzy, bo oni wychowują dzieci, ale oni przecież żyją w grzechach. A kto żyje w grzechach, nie może przystępować do Komunii Świętej. Nie może przystępować do Komunii Świętej ten, kto nie ma sakramentu małżeństwa, a żyje tak, jakby był w małżeństwie. I to wszystko dziś zostało zepsute na tyle, że próbowano tych wiernych Kościołowi ludzi, wiernych tej tradycji, która ma 2000 lat, uznać za tych, którzy się mylą, że próbowano w ciągu 5 lat zmienić wszystko. Fałszywe miłosierdzie jest wtedy, gdy mówi się tak, jak mówi się dzisiaj, o tym, że trzeba luteranom udzielać Komunii Świętej, gdy są w małżeństwach z katolikami, bo oni tak pragną tego sakramentu. Jak oni mogą pragnąć tego sakramentu, jeżeli oni wcale o nim nic nie wiedzą? Jeżeli Luter 500 lat temu ich pozbawił tego sakramentu, pozbawił Kościół luterański kapłaństwa prawdziwego, sukcesji apostolskiej i pozbawił ich właśnie Komunii Świętej, prawdziwej Komunii Świętej, pozbawił ich Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Można pomyśleć, że każda dusza, która jest przez Boga stworzona, pragnie tego, ale ta dusza musi być katechizowana, nauczona i wejść w prawdziwe pole właśnie działania spraw Bożych, a nie tak. Jeden jest w małżeństwie prawdziwym i sakramentalnym, otrzymuje Komunię Świętą. Drugi żyje w drugim, trzecim małżeństwie i też otrzymuje Komunię Świętą. Luteranie też otrzymują Komunię Świętą. To wtedy w Kościele nie ma żadnego porządku. Wtedy robimy Boga niesprawiedliwym, takim, który ten porządek, który On stworzył, który wiekami istnieje, narusza. Czynimy go w ten sposób jakby podobnym do nas, który ten chaos wprowadza w życie. Fałszywe miłosierdzie widzę, próbują również wprowadzić biskupi, kardynałowie, kiedy będą błogosławić homoseksualne małżeństwa, kiedy tak z zachwytem opowiadają o różnych tych perwersjach w dziedzinie LGBT, z tych sławnych zepsuć i nadużyć. Tak wychwalają ich i tak mówią o nich, że oni też są ludźmi, robią nad nimi jakieś tam próby pasterzowania. To może być dobra rzecz, pasterzowanie. Ale błogosławienie ich jako tych, którzy żyją w grzechach, tych małżeństwach homoseksualnych czy lesbijskich, absolutnie tego nie można przypisywać Bogu. Że Bóg taki będzie niesprawiedliwy. To znaczy, takie miłosierdzie okazują ci, którzy nie chcą niczego prawdziwego wiedzieć o Bogu i nie znają Boga, tylko wprowadzają zamęt w Kościele. Próbują doprowadzić do tego, że my teraz mamy być winni i mamy być w błędzie. My wszyscy ci, którzy naprawdę jesteśmy katolikami, którzy staramy się prawdziwie żyć według przepisów wiary, według katechizmu, którego nas nauczono, który w Kościele obowiązywał zawsze
i obowiązuje. Oni próbują wszystko zmienić. Chcą, by postrzegano nas jako tych, którzy mają twarde serca, tych, którzy tych ludzi nie rozumieją i tego, że oni też potrzebują nowego życia, że oni tak pragną Boga. Jeżeli tak pragną Boga, to niech zmienią swoje stanowisko wobec Boga. Niech wejdą na drogę prawdziwą z tych fałszywych dróg, na drogę prawdziwą. Biskupi, księża, kardynałowie Bergoglio muszą katechizować tych ludzi, a nie robić ich swoimi przyjaciółmi, znajomymi, dobrymi ludźmi, całować ich, ściskać i robić sobie z nimi takie towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego Bóg nie może błogosławić. Nie może, jak sam powiedział, okazywać takim ludziom miłosierdzia. Koniecznie trzeba się nawracać, jak to robili Żydzi, gdy rozumieli, gdy już dostali bardzo mocno w kość i wtedy oni prosili Boga o przebaczenie. I tak było, gdy oni kusili Pana Boga, to wtedy Bóg zesłał im węże, które ich kąsały za to złe podejście do Boga. Wtedy oni krzyczeli: okaż nam, Panie, miłosierdzie, przebacz nam. Wtedy Bóg okazywał im miłosierdzie. Dzisiaj świat próbuje prowokować Boga i niestety do tego zmierzają ludzie Kościoła na najwyższych szczeblach, folgując złu, które dzisiaj rozpanoszyło się i uznają, że Pan Bóg w swoim czasie tego nie ukaże. To są złudne marzenia i złudne sny tych, którzy oderwali się od rzeczywistości, którzy kierują wyuzdanymi fantazjami. Prawdziwe miłosierdzie potrzebuje pokuty, nawrócenia, zrozumienia swego postępku, że zgrzeszyłem. Panie, wracam do Ciebie. Proszę, bądź mi miłosierny. Wtedy wolą Bożą będzie okazać nam miłosierdzie i w jakiś sposób nas jeszcze ukarać, zadając nam pokutę w tym świecie i może jeszcze w czyśćcu. To już od Boga zależy, a nie od nas. Ale od nas zależy, od każdego, żeby w swoim sercu właśnie poznać swój grzech, a sumienie nam zawsze go podpowie, nawet jeżeli wokół nas wszystko będzie złe i niesprawiedliwe. Sumienie pochodzi od Boga i można powiedzieć, jest cząstką Boga, która w nas jest. I nawet ludzie, ci, którzy naprawdę niewiele mają wspólnego z katolicyzmem, powiedzą: Pan Bóg jest dobry, ja Go poproszę o przebaczenie i poproszę Go, żeby On zmiłował się nad moimi grzechami. Dziś nawet ci ludzie, którzy tylko wyczuwają, bo nie znają nauki Kościoła, mogą zyskać to miłosierdzie. A my, tym bardziej, gdy znamy naukę Kościoła, nie możemy sobie mówić: inni ludzie są tacy źli, oni grzeszą, ale nawracają się w ostatni dzień. Możemy nie zdążyć. Z Panem Bogiem żartować nie warto. Tu chodzi o nasze zbawienie, a nie o coś małego, o nasze jakieś jedzenie czy picie. Amen. O mój Jezu miłosierdzia, o mój Jezu miłosierdzia, o mój Jezu miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.